akademickich mistrzostw świata w wiosiarstwie. A very good morning to you, ladies and gentlemen, to the second day of the 14th World University Rowing Championship at Lake Malta in Poznań. Zaczęliśmy wyścigami repasażowymi w dwójce podwójnej mężczyzn. The first race is already underway. It is repechage in men's double sculls. I na torze pierwszym wystartują osada Finlandii. In lane one, representing Finland, Anton Helmi and Jonas Jusimo. Na torze drugim Kanada. In lane two, Trevor Jones and Graham Peters, representing Canada. Na torze trzecim Nowa Zelandia. Lane three, Joshua Earl and Lewis Hullows for New Zealand. Na torze czwartym Włochy. Lane 4, Simone Martini and Michele Gezzo for Italy. I na torze piątym reprezentanci Rosji. And in lane 5, Konstantin Mokshin and Stanislav Yevdokimov representing Russia. Jest to pierwszy z dwóch repasaży. Dwie pierwsze osady wejdą bezpośrednio do finału. It is the first of two repechage rounds. The first two qualify for final A. Reprezentanci 26 państw z całego świata, z pięciu kontynentów przyjechało specjalnie do Poznania, do Polski, na akademickie Mistrzostwa Świata w wiosiarstwie. 14. edycja właśnie w Poznaniu na torze regatowym Malta, w samym centrum Wielkopolski. Ponad 500 zawodników z 26 państw, z kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu uniwersytetów przyjechało tutaj, by ścigać się o medale Mistrzostw Świata. Wśród nich nasi olimpijczycy, między innymi siostry Maria i Anna Wierzbowskie, które wczoraj bez żadnych problemów weszły do finału A bezpośrednio i będą... I zobaczymy je w jutrzejszej rywalizacji o miejsca medalowe. Proszę Państwa, nasza impreza by się nie odbyła, gdyby nie nasi patroni, nasi sponsorzy oraz media patronackie. Ladies and gentlemen, this event would not have been possible had it not been for the help and assistance of our patrons, co-organizers and sponsors. Impreza została objęta patronatem honorowym ministra sportu i turystyki. The event is held under the honorary patronage of the Minister of Sports and Tourism of the Republic of Poland. Organizatorem imprezy są... The organizers of the championship are... Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, FIS-u, AZS Poznań oraz Polski Związek Towarzystw Wiosiarskich. Współorganizatorem imprezy jest... The co-organizers of the event are... Politechnika Poznańska, Fundacja Wielkopolskie Wiosiarstwo oraz MPK. Sponsorami są... The sponsors of the event... Drukarnia... Księgarnia Rebis, Talex, Abedik, Biuro Technika, Pacza Trops, Ford Bemo Motors, Hotel Włoski oraz Spółdzielnia Osiedle Młodych. Mediami patronackimi imprezy są... And the media patronage has been extended by... Radio Merkury, Głos Wielkopolski, TVP Poznań oraz Akademicki Przegląd Sportowy. I już osady powoli dopływają do... linii 500 metrów, 5 osad, Finlandia, Kanada, Nowa Zelandia, Włochy oraz Rosja. Kto wejdzie bezpośrednio do finału? Dwa pierwsze miejsca, premiowane awansem w tym finale, są już Niemcy i Australia. W drugim repasażu zobaczymy osadę polską.
Jak na razie ten dzióbek chyba kanadyjski i włoski są na przodzie, także chyba oni będą tutaj liczyli się w tej walce o finał, ale również tam bardzo mocno Nowa Zelandia. Teraz Nowa Zelandia przyspiesza. Trzy osada liścia klonowego, czyli Kanada i Włochy odeprą atak Nowej Zelandii. Lewis Hollows i Joshua Hill przyspieszają. To są ci w tych czarnych strojach z czarnymi wiosłami. Ostatnie około 100 metrów. Kanada jeszcze przyspiesza, Włosi również, ale również nie odpuszczają Nowozelandczycy. Kanada, Włochy, Kanada, Włochy, Nowa Zelandia, Kanada, Włochy, Nowa Zelandia. I proszę Państwa, cóż za końcówka, trzech osad. Kanada, Włochy i Nowa Zelandia i chyba tak zostanie, ale o tym zadecyduje fotokomórka. Ladies and gentlemen, it is Canada, Italy and New Zealand, unofficial results, but this will have to be decided by photo finish. The first two will qualify for Final A along with the teams of Germany and Australia, which granted their place in the final yesterday. Jednak Włochy przed Kanadą i trzecia Nowa Zelandia. Już wystartował drugi repasaż dwójek podwójnych. The second repassage of men's double sculls is already underway. Na torze pierwszym reprezentacja Irlandii. In lane one, representing Ireland, Doyle Phillip and Tiernan Oliver. Na torze drugim Polska. In lane two, representing Poland, Dawid Grabowski and Adam Wicenciak. Na torze trzecim Czechy. Lane 3 for the Czech Republic, Adam Sterbak and Matthias Klang. Na torze czwartym Francja. In lane 4, Bastien Kikere and Hugo Kemener for France. I na torze piątym reprezentanci Holandii. And in lane 5, Bart Overes and Gerardus van der Velden for the Netherlands. Polacy wczoraj zajęli czwarte miejsce, czas 6:29.01. Wygrały wczoraj w drugim przedbiegu, wygrały Niemcy, które już automatycznie wczoraj zakwalifikowały się do finału. Czesi i Włosi walczą również teraz z Polakami o ten finał. Włosi przed chwilą awansowali z pierwszego repasażu. I pytanie, czy Dawid Grabowski, Adam Wincenciak obronią się w tym wyścigu i awansują do finału akademickich mistrzostw świata w wioślarstwie.
Dawid Grabowski, doświadczony zawodnik. Jeszcze parę dni temu dopiero przyjechał z Rio de Janeiro, gdzie reprezentował Polskę podczas Igrzysk Olimpijskich. Ale na torze pierwszym Irlandia, tor drugi Polska, tor trzeci Czechy, tor czwarty Francja i na torze piątym Holandia. Już zawodnicy 1250 metrów już prawie mają za sobą. Także około 750 metrów pozostało im do mety. Dzielnie Polacy. Grabowski Wicenciak. I Polacy przewodzą w stawce pięciu osad. Jako pierwsi wpływają na ostatnią pięćsetkę. Biało-czerwoni. Adam Wincenciak, Dawid Grabowski. Polska na torze drugim. Bardzo mocno również Adam Sterbak i Matthias Klang z Czech. Na torze trzecim. Polacy na ostatniej 500 mieli przewagę ponad sekundy, sekunda i 40 setnych. W tej konkurencji mamy piękne tradycje. Sycz Kucharski, złoci medaliści Igrzysk Olimpijskich w Sydney. 4 lata później powtórzyli ten sam wynik w Atenach podczas Igrzysk Olimpijskich. A teraz Dawid Grabowski, Adam Wincenciak. Czy odeprą jeszcze? Atak Czechów. Czesi również przyspieszają, ale Dawid z Adamem również się nie poddałem. Jeszcze bardziej teraz przyspieszyli i ten polski pociąg ruszył na tych ostatnich metrach i na spokojnych pociągnięciach. Ostatnie metry należały już tylko do Polaków, którzy już są pewni awansu do finału A. Dawid Grabowski, Adam Wincenciak. W finale A akademickich mistrzostw świata w wioślarstwie. Na miejscu drugim Adam Sterbak, Matthias Klang, Czechy. I na miejscu trzecim osada Holandii, Bart Overes i Gerardus van der Velden. And so, ladies and gentlemen, it is the Polish and Czech teams that join Canadians, Italians, Germans and Australians in the final. The third place was taken by the Dutch team.
I już, proszę Państwa, wystartowały dwójki podwójne kobiet na torze pierwszym reprezentacja Irlandii. Repechage 1 in the women's double sculls category is already underway. In lane 1, representing Ireland, Olivia Blondell and Selma Buanan. Na torze drugim reprezentantki Kanady. In lane 2, Helena Hlas and Shannon Kennedy for Canada. Tor trzeci to Łotwa. In lane 3, Jelizaweta Simaceva and Anna Karasa for Latvia. Na torze czwartym Wielka Brytania i Północna Irlandia. In lane 4, for the United Kingdom, Emily Carmichael and Rebecca Gerling. I na torze piątym reprezentacja Francji. And in lane 5, Flavie Beau and Chloe Pumayou for France. Pięć osad i tylko dwa miejsca, które awansują bezpośrednio do finału A. W tym finale już na pewno są Czeszki, Włoszki, Holenderki i oczywiście Polki. Olga Michałkiewicz, Katarzyna Zilman wczoraj zajęły pierwsze miejsce w swoim przebiegu i awansowały bezpośrednio do finału akademickich mistrzostw świata. The first two teams will complete the lineup for the final. This already includes the Czech, Italian, Dutch and Polish teams. Proszę Państwa, ale nam Polakom na pewno ta konkurencja jest bardzo bliska. Dwójka podwójna kobiet. W momencie, kiedy mówimy tą konkurencję, myślimy Natalia Madaj i Magdalena Fularczyk-Kozłowska. Dwie bardzo sympatyczne kobiety. Jedna z nich może jeszcze teraz nawet gdzieś tutaj biega dookoła Malty, ponieważ dzisiaj idąc tutaj na tor regatowy widziałem, jak ona właśnie taki jogging poranny uprawiała tutaj na torze regatowym. Cały czas się nie może rozstać z tym torem. Proszę Państwa, Natalia Madaj, Magdalena Fularczyk-Kozłowska jeszcze niespełna miesiąc temu, właściwie 3 tygodnie temu, stawały na pierwszym miejscu podium podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Natalia Madaj podczas ceremonii otwarcia akademickich mistrzostw świata, czyli tych mistrzostw, które teraz odbywają się na torze regatowym Malta w zamku w czwartek, wciągała polską flagę. W momencie, kiedy dostała właśnie propozycję, żeby ona jako reprezentantka Polski, jako złota medalistka wciągała, powiedziała, będzie to dla mnie wielki, wielki zaszczyt wciągać flagę Polski podczas ceremonii otwarcia akademickich mistrzostw świata. Pozdrawiamy Natalię, jeśli tutaj jest, pozdrawiamy na pewno Magdę, która raczej jest teraz w Bydgoszczy, natomiast teraz patrzymy, co się dzieje na torze, ponieważ tam Irlandia, Kanada, Łotwa, Wielka Brytania i Francja walczy o dwie przepustki do finału A akademickich mistrzostw świata w wioślarstwie Poznań 2016. Poznań sportem stoi ponad 500 imprez w ciągu roku na różnych poziomach, od mistrzostw świata do imprez lokalnych. Już jutro wielki bieg w całym centrum Poznania, Business Run. Ponad 5000 osób wystartuje w samym sercu Poznania na wielkim biegu ulicznym Business Run, który pomaga osobom niepełnosprawnym. Także również zapraszamy w międzyczasie właśnie tam, żeby zobaczyć, jak te imprezy inne, poza wiosiarskimi, poza kajakowymi, odbywają się tutaj w Poznaniu. Ale przypominam, w czerwcu byliśmy świadkami ostatniego Pucharu Świata w wiosiarstwie. Był to ostatni sprawdzian przed Igrzyskami Olimpijskimi. Udane oczywiście sprawian dla Magdy Fularczyk i Natalii Madaj, które również tutaj w Poznaniu wygrały. One uwielbiają ten tor, ale uwielbiają również już na pewno tor Lagos w Brazylii, gdzie zdobyły złoty medal Igrzysk Olimpijskich. A tymczasem na prowadzeniu osada Łotwy przed Irlandią. Łotwa, Irlandia na trzecim miejscu osada, a nie, przepraszam, jest to Kanada i Wielka Brytania.
Wielka Brytania na prowadzeniu, Kanada na drugim miejscu, na trzecim miejscu Łotwa. Wielka Brytania, nieco w innym składzie niż, całkowicie innym składzie niż na Igrzyskach Olimpijskich. Tam właśnie Polki wygrały z Wielką Brytanią ten złoty medal. Wielka Brytania wówczas srebrny, a teraz Wielka Brytania na pierwszym miejscu w repasażu, na miejscu drugim Kanada i na miejscu trzecim Łotwa. Przypominam, że pierwsze dwie osady awansują do finału. So it is, ladies and gentlemen, the British and the Canadian teams that complete the lineup for the final. In third place, Latvia. I przed nami już, proszę Państwa, wystartowały repasaż czwórek podwójnych bez sternika. Przepraszam, czwórki bez sternika. The repassage in the men's four category is already underway. Na torze pierwszym Chiny. In lane one, China. Yunlong Kai, Jin Long, Mingxing Tang and Jikai An. Tor drugi Szwajcaria. In lane two for Switzerland, Fabio Bekcic, Jean-Philippe Dufour, Tom Barilov and Simon Schmidt. Tor trzeci, Polska! In lane three, representing Poland, Patryk Przekopski, Michał Szpakowski, Robert Fuchs and Mateusz Wilangowski. Na torze czwartym, Holandia! In lane four for Holland, Cohen Loops, Wessel Klinsma, Tim Pels-Rieken and Menno van Blistervik. Na torze piątym Kanada. In lane five, representing Canada, Hunter Amesbury, Luke Gatson, Logan Medill and Zach Lewis. I na torze szóstym Republika Południowej Afryki. And in lane six, representing South Africa, Nicholas Grief, Nicholas Farrell, Dominic Kester and Mzwandile Sotsaka. Pierwsze cztery osady awansują bezpośrednio do finału. W tym finale wiemy, że już są Włochy i Wielka Brytania, które zajęły wczoraj pierwsze miejsca. The first four team qualify for final A. We already know that Italian and British teams have secured a place in the final yesterday.
Przypomnę tylko, że Michał Szpakowski, Robert Fuchs i Mateusz Wielangowski to zawodnicy, którzy zajęli piąte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w ósemce. A teraz Polacy przewodzą stawce pięciu osad. Sześciu, przepraszam, osad. Polacy na drugim miejscu na razie Holandia. Pierwsze cztery osady awansują do finału. W tym finale już są Brytyjczycy i są Włosi. Polacy na spokojnie. Oni wiedzą, jak rozegrać nie tylko fizycznie, ale i mentalnie ten repasaż. Oni startowali w ósemce podczas Igrzysk Olimpijskich i zdobyli tam piąte miejsce w finale, a teraz Polacy biało-czerwoni jako pierwsi przekroczyli linię mety. Drugie miejsce Holandia, trzecie miejsce Szwajcaria i na miejscu czwartym reprezentacja liścia klonowego, czyli Kanada. The four teams to win qualification for the final are Poland, the Netherlands, Switzerland and Canada, who will complement Italy and the United Kingdom.
A przed nami dwójka podwójna wagi lekkiej kobiet. Ahead of us is the lightweight women's double sculls. Repasaż, w którym wystartują na miejscu na torze pierwszym, Kanada. Repassage 1. In lane 1, Canada. Anna Curry and Alana Fogarty. Na torze drugim, Czechy. In lane 2, representing the Czech Republic, Zuzana Nečasová and Monika Nováková. Na torze trzecim, reprezentantki Niemiec. In lane 3, representing Germany, Katrin Morbe and Katrin Toma. Na torze czwartym, Węgierki. Lane 4, Dora Polivka and Esther Kremer for Hungary. Na torze piątym, Wielka Brytania i Północna Irlandia. In lane 5, Susanna Perry and Imogen Mackey representing the United Kingdom. I na torze szóstym, Holandia. And in lane 6, Elise Ottens and Annika van Putten for the Netherlands. Pierwsze dwie osady awansują do finału. The first two qualify for final A. W tym finale już na pewno się znajdują reprezentantki Włoch, Francji. I Australii. W finale są już Włoszki, Australijki, Polki oraz reprezentantki Rosji. A tutaj Kanada, Czechy, Niemcy, Węgierki, Wielka Brytania i Holandia. Walczy o pierwsze dwa miejsca. Premiowana awansem do finału A. Wczoraj ten finał już uzyskała, jak już wcześniej wspomniałem, osada m.in. Włoszek, w której składzie była Valentina Rodini, czyli uczestniczka Igrzysk Olimpijskich. Ona wygrała finał C podczas Igrzysk Olimpijskich, a tymczasem Niemki przed reprezentacją Czech i reprezentacją Węgier. And so Ladies and gentlemen, these are the German and Czech teams that complete the lineup for the final, which already includes teams from Italy, Australia, Poland and Russia. Tak jest, proszę państwa, Martyna Mikołajczak, Monika Kowalska już są w finale akademickich mistrzostw świata w wiosiarstwie. Oprócz Polek w tym finale wystąpią reprezentantki Rosji, reprezentantki Włoch, Australii i Niemiec oraz Czech. I teraz, proszę państwa, pierwszy z dwóch półfinałów dwójek męskich. And now, ladies and gentlemen, the first semifinal of men's pairs. Na torze pierwszym reprezentacja Francji. In lane one, Anatole Ringert and Thomas Cousin representing France. Tor drugi to Rosja. In lane 2, Pavel Rudniew and Aleksandr Stromkin representing the Russian Federation. Tor trzeci, Australia.
Lane 3, Angus Moore and Nathan Bowden for Australia. Na torze czwartym Czechy. Lane 4, Jakub Podrażil and Lukasz Helesic for the Czech Republic. Na torze piątym Włosi. Lane 5, Federico Parma and Nicolas Brezzivilli for Italy. I na torze szóstym Polska. And in lane 6, Rafał Kowalczyk and Damian Rosolski representing Poland. Polacy wczoraj w wyścigu repasażowym zajęli drugie miejsce, które premiowało ich awansem do półfinału. Pierwsze trzy osady awansują bezpośrednio do finału. The first three qualify directly for final A. W tej stawce są Polacy, ale na razie na jakieś 400-350 metrów przed metą Polacy zajmują dalszą pozycję. Pytanie, czy jeszcze dadzą radę przemieścić się do tego trzeciego miejsca. Jak na razie prowadzi osada naszych południowych sąsiadów, czyli Czech, Jakub Podrazil, Lukas Helecic. Na miejscu drugim z naszego miejsca komentatorskiego Angus Moore, Nathan Bowden, Australia. I chyba na miejscu trzecim reprezentacji Rosji. Czesi na prowadzeniu. Ale my coraz bardziej zaciskamy kciuki za Damiana Rosolskiego i Rafała Kowalczyka, którzy teraz przyspieszają. Czy dadzą radę na tej trzeciej pozycji, premiowanej awansem do finału? Polacy zbliżają się już do Rosjan. Jeszcze ostatnie metry. Czy jeszcze podrzucą? Biało-czerwoni teraz przyspieszają. Na pewno Czesi, na pewno Australia, ale czy Polska, czy Rosja? Podrzucili! Proszę Państwa, polska osada finała! Są to oczywiście wyniki nieoficjalne, ale wiemy, że z pierwszego miejsca awansowała osada Czech. Z drugiego miejsca osada z Australii i najprawdopodobniej osada Polski z trzeciego miejsca. Piękny finisz polskiej reprezentacji. Unofficial results of the race, ladies and gentlemen. The Czech Republic ahead of Australia and Poland.
Tak jest, proszę Państwa, polska flaga wyświetliła się na trzeciej pozycji. Czyli już wiem oficjalnie, że biało-czerwoni znajdują się w finale 14 Akademickich Mistrzostw Świata w wioślarstwie Poznań 2016. I przed nami już wystartował 500 metrów za nimi. Drugi półfinał dwójek bez sternika. Already underway is the second semifinal of men's pairs. Na torze pierwszym reprezentacja Kanady. In lane one representing Canada, Mark Davies and Adam Donaldson. Na torze drugim Nowa Zelandia. Lane two, Corey McCaffrey and Louis van Veldhoven for New Zealand. Na torze trzecim Chiny. In lane three, Yui Shao and Rian Ma for China. Na torze czwartym reprezentanci Finlandii. In lane four, representing Finland, Antti Kilpelainen and Joel Naukarainen. Na torze piątym Wielka Brytania i Północna Irlandia. In lane 5, representing the United Kingdom, Alexander Haynes and James Robson. I na torze szóstym, Estonia. And in line 6, Markus Rydson and Daniel Leek for Estonia. Ale proszę Państwa, już mamy pierwszy dzisiaj powód do dumy za sprawą Damiana Rosolskiego, Rafała Kowalczyka, którzy ta dwójka w przepięknym stylu, polskim stylu, czyli takim polskim pendolino, na sam koniec, na ostatnich 500 metrach przyspieszyła i zwyciężyła z osadą Rosji, dzięki czemu awansowała do jutrzejszego finału. W tym finale jak na razie zobaczymy reprezentantów Czech, Australii i oczywiście biało-czerwoni Polacy. Tych, którzy teraz przyszli dopiero na poznańską Maltę, żeby pobiegać, pojeździć na rowerze, pochodzić Nordic Walking, zapraszamy na trybuny, a 14 Akademickie Mistrzostwa Świata w wioślarstwie. Kolejna osada weszła do finału A. Kolejna, ponieważ już niektóre awansowały bezpośrednio z wczorajszych przedbiegów. Damian Rosolski, Rafał Kowalczyk, chociaż musieli wczoraj o wejście do półfinału walczyć w repasażach, to jednak dzisiaj pokazali moc Polski, moc biało-czerwonych, która awansowała do jutrzejszego finału.
Zapraszamy wszystkich Państwa na stronę internetową mistrzostw.rowing2016.com. Tam znajdą Państwo wyniki na żywo. Tymczasem najprawdopodobniej Nowa Zelandia. Nowa Zelandia chyba jest na pierwszym miejscu przed osadą Finlandii. Pierwsze trzy osady awansują do finału. Osada z numerem 2 w czarnych strojach, czy z czarnymi wiosłami. Nowa Zelandia. Na torze czwartym Finlandia, na torze piątym Wielka Brytania. Ale również włączyły się jeszcze w tę walkę o półfinał Chiny. Teraz przyspieszają Chińczycy, ale już na pewno pierwsze miejsce dla Nowej Zelandii. Duża dosyć przewaga ponad Łodzi. Teraz jeszcze Finlandia i Wielka Brytania. Nowa Zelandia, Finlandia i Wielka Brytania, a Chiny na miejscu czwartym. And so, ladies and gentlemen, it is New Zealand, Finland and the United Kingdom that complete the lineup for tomorrow's final.
I proszę Państwa, przed nami pierwszy wyścig półfinałowy jedynek mężczyzn. Ahead of us, ladies and gentlemen, is the first semifinal of men's single sculls. Na torze pierwszym reprezentant Francji. In lane one, Alberic Cormeret, representing France. Na torze drugim Węgier. In lane two, Bendegus Petervari Molnar, representing Hungary. Na torze trzecim Niemcy. In lane three, Maximilian Frankel, representing Germany. Na torze czwartym Czechy. Lane four, Michał Plocek, for the Czech Republic. Na torze piątym Szwajcaria. Lane five, Matthias Kühny, for Switzerland. I na torze szóstym Holandia. And in lane six, Bastian Collet, representing the Netherlands. Na torze trzecim, nie, przepraszam, na torze drugim Węgier, to uczestnik Igrzysk Olimpijskich w jedynce podczas właśnie Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Z kolei Michał Plocek to dwa tygodnie temu zawodnik, który zdobył trzecie miejsce w finale A podczas Mistrzostw Świata U23 w holenderskim Rotterdamie. I jak na razie to właśnie Czech prowadzi przed Niemcem i przed Węgrem. Póki co na 250 metrów przed metą Michał Plocek, jak już wcześniej wspomniałem, brązowy medalista Mistrzostw Świata Młodzieżowych sprzed dwóch tygodni z Rotterdamu. W tym roku również podczas czeskiego Pucharu Świata zdobył czwarte miejsce w finale A w jedynkach. Pierwsze trzy osady awansują do finału. I teraz, proszę Państwa, piękna końcówka uczestnika Igrzysk Olimpijskich Węgra. Tymczasem Czech na miejscu pierwszym pewnie zmierza do mety, ale kto będzie miał tą drugą pozycję? Czy będzie to Niemiec, czy Węgier? Chyba jednak Niemiec. Odeprze atak. Tak jest. Maximilian Frankel przed Węgrem, który zajął miejsce trzecie. And so the first three rowers to make it to the final are the Czech, the German and the Hungarian.
I proszę Państwa, drugi półfinał jedynek mężczyzn. The second semifinal of men's singles skulls, ladies and gentlemen. Na to, że pierwszym reprezentant Monaco. In lane one, Quentin Antonelli for Monaco. Tor drugi, Włochy. Lane two, Federico Garibaldi for Italy. Na to, że trzecim, Polska. Lane three, Dominik Czaja for Poland. Na to, że czwartym, Kanada. Lane four, Adam Rabalski for Canada. Na to, że piątym, Estonia. Lane five, Geir Sursild for Estonia. I na to, że szóstym, reprezentant Nowej Zelandii. And in lane six, Andrew Potter representing New Zealand. Pierwsze trzy osady pierwszych trzech zawodników awansuje bezpośrednio do finału. The first three rowers qualify for final A. W tym finale już są reprezentanci Czech, Niemiec i Węgier z pierwszego przedbiegu, z pierwszego półfinału. Rowers from the Czech Republic, Germany and Hungary have already qualified in semifinal one. A my, proszę Państwa, patrzymy na tor trzeci, gdzie płynie Polak Dominik Czaja. Wczoraj wygrał swój przedbieg. Młody zawodnik, niespełna 27 lat ma Dominik Czaja. Młody, ale już utytułowany w tym roku. Czwarte miejsce podczas Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Rotterdamie. Również czwarte miejsce podczas Europy, Mistrzostw Europy i Europejskich Kwalifikacji w Lucernie. I teraz Dominik przewodzi stawce sześciu zawodników. Monako, Włochy, Polska, Kanada, Estonia i Nowa Zelandia. Polak na torze trzecim. Jeszcze około 200 metrów przed Dominikiem, który prowadzi, pewnie prowadzi. Na torze czwartym nieco go podgryza Kanadyjczyk. Ale chyba polskiego pochodzenia Adam Rabalski, Kanada, na torze czwartym. Ale Polak, Dominik Czaja, pewne prowadzenie. Ostatnie 100 metrów. Również na torze drugim, Federico Garibaldi.
drugi zawodnik młodzieżowych mistrzostw świata z Rotterdamu. Polak jednak niezagrożony i kolejny zawodnik polski biało-czerwony w finale A jutrzejszych akademickich mistrzostw świata w wioślarstwie. Brawo Dominik Czaja, Polska! And so, ladies and gentlemen, these are rowers from Poland, Canada and Italy that complete the lineup for the final, where they will compete against rowers from the Czech Republic, Germany and Hungary. Także już wiemy, że w finale wystąpią Michał Plocek, Maksymilian Frenke, czyli Czechy, Niemcy, Węgry, Polska, Kanada i Włochy. Oto skład jutrzejszego finału 14. Akademickich Mistrzostw Świata w wioślarstwie Poznań-Malta 2016. Ponad 500 imprez na różnym poziomie odbywa się rocznie w Poznaniu. Jeden z największych maratonów w Polsce, Poznań Maraton, w październiku odbędzie się właśnie tutaj w Poznaniu. Już jutro natomiast Business Run, czyli bieg, sztafet, w którym weźmie udział około 5000 osób. W samym sercu, w samym centrum Poznania wystartuje 5000 osób w biegu The Business Run. W tym roku ugościliśmy również najlepszych wioślarzy na świecie. W czerwcu odbyły się tutaj właśnie na torze regatowym Malta w Poznaniu wyścigi w ramach Pucharu Świata. Pucharu Świata, który kończył się właśnie tutaj w Poznaniu. Był to ostatni sprawdzian przed Igrzyskami Olimpijskimi. Ale Poznań gościł już wcześniej również najlepszych zawodników. 2009 rok, Mistrzostwa Świata w wioślarstwie. Rok później, czyli 2010, Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. 2013 rok, Mistrzostwa Świata w kajak polo. 2014 rok, Mistrzostwa Świata w smoczych łodziach. Poznań to również, przypomnę, w 2012 roku jeden z miast gospodarzy Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012. I proszę Państwa, pierwszy półfinał jedynek wagi lekkiej mężczyzn. The first semifinal in the lightweight men's single skull category. Na torze pierwszym reprezentant Czech. In lane one, Jan Hajek, representing the Czech Republic. Tor drugi, Republika Południowej Afryki. In lane two, James Britton for South Africa. Tor trzeci, Włochy. Lane 3, Federico Gerzi for Italy. Na torze czwartym, Kanada. Lane 4, Matthew Christie, representing Canada. Na torze piątym, Finlandia. Lane 5, Jonas Petjaniemi, representing Finland. I na torze szóstym, reprezentant Holandii. And in lane 6, Erik Dekker, representing the Netherlands. Sześciu zawodników, którzy powalczą o finał A. Finał A z udziałem Polaka.
Miejmy nadzieję, że będzie oczywiście w tym finale Polak Jerzy Kowalski, który wczoraj się świetnie spisał, a dzisiaj popłynie w wyścigu drugim półfinale. The first three rowers qualify for the final. Póki co Federico Gerzi z Włoch prowadzi. Przypomnę tylko, że pierwszych trzech zawodników awansuje do finału. Włochy, Kanada i Republika Południowej Afryki. Federico Gerzi, Włochy. Matthew Christie, Kanada i James Brittain, Republika Południowej Afryki. And so the first finalists of this category are the rowers for Italy, Canada and South Africa. I proszę Państwa, drugi półfinał z udziałem Polaka Jerzego Kowalskiego na torze czwartym. Ale od początku półfinał jedynki wagi lekkiej mężczyzn. Na torze pierwszym Australia. Ladies and gentlemen, the second semifinal of lightweight men's single sculls. In lane one, Hamish Parry representing Australia. Na torze drugim Austria. Lane two, Jakob Zwölfer representing Austria. Na torze trzecim Węgry. Lane 3, Daniel Matiaszowski, representing Hungary. Na torze czwartym Polska. Lane 4, Jerzy Kowalski, representing Poland. Na torze piątym Słowacja. Lane 5, Marek Reznak for Slovakia. I na torze szóstym Irlandia. And in lane 6, Christopher Beck for Ireland. Jerzy Kowalski wczoraj z drugiego miejsca awansował do półfinału. Także miał troszeczkę więcej odpoczynku, nie musiał się o ten finał bić w repasażu i dzisiaj startuje właśnie w półfinale. W półfinale, z którego trzy pierwsze osady awansują do finału A. Czy niczym Dominik Czaja, który kilka dosłownie minut temu zwyciężył w wyścigu jedynek, również awansuje Polak tym razem do finału.
Jak na razie Polak bardzo dobrze sobie radzi. Na miejscu pierwszym biało-czerwone wiosła, biało-czerwony strój, czyli Jerzy Kowalski w akcji na 100 metrów przed końcem prowadzi w stawce 6 zawodników: Australia, Austria, Węgry, Polska, Słowacja, Irlandia. Chyba na niezagrożonym miejscu nawet wpłynie z przewagą długości jednej łodzi Jerzy Kowalski. Jerzy Kowalski z numerem 4. Pływa jako pierwszy na linię mety i awansuje z pierwszego miejsca do finału A. Na miejscu drugim Węgry i na miejscu trzecim Słowacja. Polak, Węgier, dwa bratanki, ale tutaj na torze to jednak Polak na pierwszym miejscu w półfinale. And so, ladies and gentlemen, these are rowers from Poland, Hungary and Slovakia that complete the lineup for tomorrow's final, where they will compete against rowers from Italy, Canada and South Africa. Także proszę Państwa, w jutrzejszym finale A zobaczymy reprezentantów Polski, Włoch, Kanady, Węgier, Słowacji i Republiki Południowej Afryki.
I proszę Państwa, wyścig repasażowy jedynek wagi lekkiej kobiet. Repassage in the lightweight women's single skull category, ladies and gentlemen. Na torze pierwszym chińskie Taipei. In lane one, representing Chinese Taipei, Yian Hua. Na torze drugim Szwajcaria. In lane two, Seraina Rodewald for Switzerland. Na torze trzecim reprezentantka Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii. In lane three, representing the United Kingdom, Robin Hart Winks. Na torze czwartym Polska. In lane four, representing Poland, Sylwia Zimnicka. Na torze piątym Włochy. Lane five, Federica Pala for Italy. I na torze szóstym reprezentantka Białorusi. And in lane six, Weronika Lebedziewa for Belarus. Dziewczyny walczą o pierwsze dwa miejsca, premiowane awansem do finału, a w tym finale już są reprezentantka Austrii, Kanady, Australii i Niemiec. The first two rowers qualify for the final, which already features the rowers from Australia, Germany, Austria and Canada. Sylwia Zimnicka na razie na miejscu trzecim, ale czy da radę? Czy da radę przemieścić się na to miejsce drugie? Premiowana awansem do finału. Jak na razie prowadzi reprezentantka Włoch. Na miejscu drugim Wielka Brytania i na miejscu trzecim Polka. Jeszcze ostatnie metry. Czy Polka jeszcze się zabierze? Właśnie na... sama w sobie na to miejsce drugie. Chyba nie. Włoszka, Wielka Brytania i Polska. Sylwia Zimnicka na miejscu trzecim. Są to oczywiście wyniki nieoficjalne. And so, ladies and gentlemen, these are rowers from Italy and the United Kingdom that complete the six-rower lineup of tomorrow's final. They will compete against rowers from Australia, Germany, Austria and Canada. Państwa, czwórka bez
Sterniczki wystartowała, już zmierza ku 500 metrów na torze pierwszym reprezentacja Rosji. Repechage 1 in the women's 4 category, ladies and gentlemen. In lane 1, representing the Russian Federation, Kristina Guretskaita, Veronika Wojno, Maria Minakova and Anastasia Szczerbinina. Na torze drugim Polska! In lane 2, representing Poland, Agnieszka Płotecka, Sylwia Lewandowska, Joanna Dittmann, Julia Styła. Na torze trzecim Szwajcaria. In lane 3, Annina Wytrych, Anna Landwa, Adrienne Remund and Katharina Brennich, representing Switzerland. Na torze czwartym reprezentantki liścia klonowego, czyli Kanada. In lane 4, Marylise Dubois, Olivia King, R.C. Arends and Rebecca Zimmerman for Canada. I na miejscu na torze piątym Irlandia. And in lane 5, Oifi Feely, Eileen Crowley, Siofra Bennett and Aimee Lamb for Ireland. Rosja, Polska, Szwajcaria, Kanada i Irlandia. Pierwsze dwie osady awansują do finału. The first two teams qualify for the final. Kanada kontra Polska, Kanada kontra Polska. Kanada Polska, Kanada Polska. Pierwsze dwie osady awansują bezpośrednio do finału. Kanada przed Polską. And so, ladies and gentlemen, these are the Canadian and Polish teams that complete the lineup for tomorrow's final. I proszę Państwa, już mamy skład tego jutrzejszego finału, a czwórek kobiet. Na pewno popłynie w nim reprezentacja Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch, Kanady i Polski. In the final we are going to see, besides the Canadians and Poles, the teams from Italy, Netherlands, Germany and United Kingdom.
I proszę Państwa, wystartował już wyścig 47. jedynek kobiet. Ladies and gentlemen, race number 47, the repassage of women's single sculls is already underway. W pierwszym repasażu wystartują reprezentantka chińskiego Taipei. In lane one, Pei Yuqiu for Chinese Taipei. Na torze drugim reprezentantka Włoch. In lane two, Giada Colombo representing Italy. Na torze trzecim Niemka. In lane three, Julia Leiding representing Germany. Na torze czwartym Holandia. Lane four, Marlene Verburg representing the Netherlands. I na torze piątym reprezentantka Australii. And in lane five, Madeleine Coonan representing Australia. Proszę Państwa, my tutaj już mamy powód do dumy, ponieważ w tej właśnie konkurencji Krystyna Lemańczyk we wczorajszym przedbiegu wywalczyła bezpośredni awans do finału A. Krystyna Lemańczyk, Polka, jest w finale A. W finale również jest Lisa Farthofer z Austrii i reszta, cztery zawodniczki, teraz będą dokoptowane właśnie z dwóch repasaży. The best two rowers from both repassages are going to complete the lineup for the final, which already features rowers from Austria and Poland. Proszę Państwa, tutaj również mieliśmy niegdyś wspaniałą zawodniczkę Julię Michalską-Płotkowiak. Julia Michalska-Płotkowiak, która na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie właśnie w tej konkurencji wywalczyła szóste miejsce w finale A podczas Igrzysk Olimpijskich, a ja przypomnę, że wspólnie z Magdaleną Fularczyk-Kozłowską 4 lata później podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie Julia i Magda wywalczyły brązowy medal Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012. Te dwie wspaniałe Polki były również złotymi medalistkami Mistrzostw Europy z Poznania z 2009 roku. Z Mistrzostw Świata, przepraszam, w Poznaniu w 2009 roku. Chińskie Taipei, Włochy, Niemcy, Holandia i Australia. Pięć zawodniczek i tylko dwa miejsca w finale A. W tym finale już jest Polka, Krystyna Lemańczyk oraz Lisa Farthofer.
Na torze trzecim Julia Landing. Na prowadzeniu Julia Leiding, która wczoraj w przedbiegu zajęła drugie miejsce tuż za Krystyną Lemańczyk. Julia Leiding w tym roku piąta zawodniczka Mistrzostw Świata U23, które nie tak dawno były rozgrywane w holenderskim Rotterdamie. W tym roku również, w zeszłym roku czwarte miejsce podczas Mistrzostw Świata w Plovdiv bułgarskim, a teraz Julia Leiding jako pierwsza osiąga linię mety. Właśnie na nią wpływa tuż przed reprezentantką Holandii Marleen Verbund. I obydwie te zawodniczki awansują do finału. Ladies and gentlemen, these are rowers from Germany and the Netherlands that qualify for Final A.
I proszę Państwa, już zawodnikom, zawodniczkom drugiego repasażu pozostało około 400 metrów. Drugi repasaż jedynek kobiet. Ladies and gentlemen, repasaż number two in women's single skull category. Na torze drugim reprezentantka Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii. In lane two, Melissa Wilson representing the United Kingdom. Na torze trzecim Irlandia. In lane three, Monika Drukarska representing Ireland. Na torze czwartym Czeszka. In lane four, Lucie Zabowa representing the Czech Republic. I na torze piątym Finlandia. And in lane five, Suvi Karpinen representing Finland. Już wiemy, że w finale wystąpi Krystyna Lemańczyk z Polski. Wystąpi również reprezentantka Austrii oraz przed chwilką do finału awansowały z pierwszego repasażu reprezentantka Niemiec i Holandii. We already know that rowers for Austria, Poland, Germany and the Netherlands are in the final. Ale kto uzupełni ten finał? Najprawdopodobniej będzie to płynąca na torze czwartym Lucy Zabowa. I na torze trzecim Monika Dukarska. Tak jest, Czeszka jako pierwsza płynęła na linię mety, na miejscu drugim Irlandka. And so these are rowers for the Czech Republic and Ireland that complete the lineup for the final, which will be held tomorrow.
I proszę Państwa, już na 750 metrów przed metą repasaż dwójek podwójnych wagi lekkiej. Ladies and gentlemen, the first repassage of lightweight men's double sculls. Na torze pierwszym reprezentacja Kanady. In lane one, Andrei Vovk and Jacob Giesbrecht representing Canada. Na torze drugim Holandia. Lane two, Martin van Buren and Philip van der Weyde representing the Netherlands. Na torze trzecim Francja. Lane three, François Terouin and Luc Epin representing France. Na torze czwartym Węgry. Lane four, Bence Tamás and Bence Slovak representing Hungary. Na torze piątym Finlandia. And to complete the lineup, Mikko Karpinen and Kasper Hirvilampi representing Finland in lane 5. Dwie pierwsze osady awansują bezpośrednio do finału. The first two teams qualify directly for final A. W finale już są na ten moment reprezentanci Niemiec oraz Włoch. Teams of Germany and Italy have already secured their place in the final. Kanada, Holandia, Francja, Węgry i Finlandia. I na ostatnich metrach najprawdopodobniej reprezentacja Węgier przed Francją. I na miejscu trzecim Holandia. Także na pewno Węgry i Francja, ale w jakiej kolejności zobaczymy, awansują do finału, a w finale, przypomnę, już są reprezentanci Włoch i Niemiec. So these are the teams of Hungary and France to compete against the Germans and Italians, at least for the moment, from this repechage. Jednak już mamy oficjalne wyniki. Jest to Francja przed Węgrami, a nie tak jak wcześniej powiedziałem, Węgry przed Francją, ale i tak te dwie drużyny, dwie osady awansują bezpośrednio do finału A. Do finału A, o który już za chwilę powalczą Polacy. Na torze drugim wystartuje za chwileczkę Mateusz Drab i Michał Baran. Ale przed nami repasaż drugi dwójek podwójnych wagi lekkiej. Na torze pierwszym Polska, na torze drugim Polska. Ahead of us, repechage number two in the lightweight men's double skull category. In lane two, Michał Baran and Mateusz Drab representing Poland. Na torze trzecim reprezentacja Słowacji. Lane three, Peter Zelinka and Richard Vanko representing Slovakia. Na torze czwartym Czechy. In lane four, representing the Czech Republic, Jakub Ingr and Marek Hodrment. I na torze piątym Irlandia. And in lane five, David Sinnott and Jacob McCarthy representing Ireland.
Już zawodnicy przepłynęli 500 metrów. Cztery osady: Polska, Słowacja, Czechy i Irlandia. Na razie Polacy, mam nadzieję, że tylko taktycznie na czwartym miejscu, ponieważ dwie pierwsze osady awansują bezpośrednio do finału A. Czy Polacy niczym Rafał Kowalczyk i Damian Rosolski, którzy parę minut temu w dwójce awansowali do finału A, a na parę metrów jeszcze przed metą byli na czwartej pozycji. Czy również Michał Baran i Mateusz Drab dadzą radę przesunąć się na drugą pozycję, która będzie ich kwalifikowała do finału A? Słowacy na 500 metrów przed metą na pewnym prowadzeniu. Polacy odstają dosyć sporo. 8 sekund mają do osady irlandzkiej i prawie i ponad 10 do osady czeskiej. Przypominam, tylko pierwsze dwie osady awansują do finału. Do finału, w którym już jest osada Niemiec, Węgier, Włoch i Francji. Na torze trzecim Słowacja, Peter Zelinka, Richard Vanko, pewna przewaga ponad długość łodzi. Na miejscu drugim reprezentanci Czech
I to te pierwsze dwie osady awansują do finału. Niestety w tym finale nie zobaczymy osady polskiej. These are the Czech and Slovak teams that complete the lineup for the final. Besides these, we'll see the German, Italian, Hungarian and French teams. Proszę Państwa, i wystartował wyścig królewski, można o nim powiedzieć. Ósemki mężczyzn na torze pierwszym, reprezentacja Węgier. Men's eight, ladies and gentlemen. In lane one, representing Hungary, Bence Szabo, Gergely Bedok, Roland Szigeti, Matthias Vancsura, Akos Priwaczki-Juhas, Balázs Vancsura, Peter Krpesic, Almos Sönfeld and Bence Kiss. Na torze drugim reprezentacja Szwajcarii. In lane two, representing Switzerland, Timon Vernas, Luca Schula, Toby Quartenot, Fabian Tali, Louis Margot, Niklaus Habertür, Kevin Stadelmann, Moritz Schneider and Caroline Pekus. Tor trzeci to reprezentacja Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii. In lane three, representing the United Kingdom are Richard Clark, Edward Glido, Jacob Dawson, Tristan Vuillot, Cameron Buchan, Robert Massey, Timothy Clark, James Stanhope and Rory Copus. Na torze czwartym nasi południowi sąsiedzi, czyli Czesi. In lane four, representing the Czech Republic, Jakub Mach, Antonin Marik, Tomasz Emr, Martin Basel, Stepan Adam Havlicek, Petr Oredniczek, Jakub Paroulek, Jarosław Kedaj and Anna Zabawa. Na torze piątym Holandia. In lane five, representing the Netherlands, Jan Willem Hurkmans, Nick Musker, Menno Bezema, Amos Keiser, Wouter Witthagen, Wouter Borgts, Louis Stolper, Laurent Wilkens and Vera Terlouw. I na torze szóstym Norwegia. And in lane six, representing Norway, Ask Tjum, Peter Svinger,
Svingen, Olaf Kalerud, Martin Helseth, Peter Tufte, Markus Holmemo, Halvard Björklund, Ole Bang Andreasen, and Sarah Hege. 6 18-metrowych łodzi zmierza do mety na królewskim dystansie w królewskiej konkurencji ósemek wiosiarskich mężczyzn. Przypomnę, że polska osada już jest w finale, podobnie jak osada Francji. Tutaj z tego repasażu 4 awansują do finału A. Four best teams in this repassage get the qualification for the final A, which already features Polish and French teams. Proszę Państwa, właśnie w tej konkurencji Polacy zajęli 5. miejsce w finale A w Rio de Janeiro. A ja przypomnę tylko ten skład, ten piękny skład naszej reprezentacji w Rio de Janeiro, która zajęła 5. miejsce właśnie w finale A. Zbigniew Schodowski, Mateusz Wilangowski, Marcin Brzeziński, Mikołaj Burda, Piotr Juszczak, Michał Szpakowski, Krystian Aranowski i Sternik Daniel Trojanowski. Wówczas na brazylijskim torze Lagosa wygrała osada Brytyjczyków przed Niemcami i Holandii. Teraz, proszę Państwa, wszystkie osady ścigają się tutaj, natomiast w zupełnie innych składach, właśnie tutaj podczas akademickich mistrzostw świata. Polska i Francja już jest w finale. Ale o finał bardzo dzielnie tutaj na torze trzecim bardzo pewnie walczą Brytyjczycy. Bardzo widowiskowa konkurencja, słynna na całym świecie dzięki na pewno wyścigom na londyńskiej Tamizie pomiędzy dwoma uniwersytetami Oxford i Cambridge. A tymczasem już Brytyjczycy na mecie, na miejscu drugim, na torze piątym Holendrzy i na miejscu trzecim, na torze czwartym Czesi. Wielka Brytania przed Holandią, przed Czechami i przed Węgrami. To już oficjalne wyniki. And so officially these are the teams of the United Kingdom, the Netherlands, the Czech Republic and of Hungary that complete the lineup for the final. Czyli skład finału A jest następujący. Polska, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Czechy i Węgry. Oto skład 6 osad, 18-metrowych osad, które jutro wystartują w finale A akademickich mistrzostw świata w wiosiarstwie.
Proszę Państwa, i przed nami ostatnia konkurencja w dniu dzisiejszym, ostatni wyścig dzisiejszego dnia. Wyścig czwórek Mix. Ladies and gentlemen, ahead of us is the final race of the day. It's the race for lanes of mixed fours. Jest to wyścig o tor, w którym wystartuję. Na torze drugim, reprezentacja Polski. In lane two, representing Poland, Marta Wieliczko, Maciej Zawojski, Szymon Pośnik and Katarzyna Wełna. Na torze trzecim, Rosja. In lane three, representing the Russian Federation, Anastazja Lebiediewa, Anastazja Janina, Stanisław Jewdokimow and Konstantin Mokszyn. Na torze czwartym, reprezentacja Czech. In lane four, representing the Czech Republic, Kristina Fleissnerowa, Lenka Antosowa, Adam Sterbak and Matthias Klang. I na torze piątym, Francja. And in lane five, representing France, Chloe Pumayo, Flavie Bao, Bastien Kikere and Hugo Kumener. Płynąca na torze drugim osada polska, w skład niej wchodzi m.in. Marta Wieliczko, która dwa tygodnie temu zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata U23 w holenderskim Rotterdamie wspólnie z Krystyną Lemańczyk, Olgą Michalkiewicz i Katarzyną Zilman wywalczyły właśnie złoty medal Mistrzostw Świata U23. A teraz wspólnie płynie z Maciejem Zawojskim, Szymonem Piośnikiem i Katarzyną Wełną. Polacy, polska osada niezagrożona, polska osada na 150 metrów przed metą, pewne prowadzenie, już raczej nikt jej nie wydrze to pierwszego miejsca. Polska, Rosja, Czechy i Francja. No ale jeśli w naszej osadzie prowadzi Marta Wieliczko, czyli złota medalistka Mistrzostw Świata U23 sprzed dwóch tygodni, to nie mógł się ten wyścig o tor skończyć inaczej. Wieliczko, Zawojski, Piośnik i Wełna z dużą przewagą nad resztą stawki. Na miejscu drugim reprezentantki Czech, ponieważ jest to osada mix. I na miejscu trzecim Francja. And so, ladies and gentlemen,
This is the Polish team ahead of the Czech and French teams. Proszę Państwa, był to ostatni wyścig dzisiejszego dnia. Natomiast emocji na pewno nie zabraknie jutro, ponieważ jutro w większości finał wystąpią polskie osady. Zapraszamy, proszę Państwa, jutro od godziny 9 do godziny 16 na tor regatowy Malta w Poznaniu. Zapraszamy z całymi rodzinami. Przynieście gwizdki, trąbki, biało-czerwone flagi, ale przede wszystkim niech nas tutaj będzie jak najwięcej, ponieważ Polacy potrzebują waszego wsparcia, ponieważ oni będą walczyć o medale 14 akademickich mistrzostw świata w wiosiarstwie. Ladies and gentlemen, this completes the races for today. There will be quite a lot of emotion tomorrow, when the finals get underway, and tomorrow's finals begin at 9 o'clock in the morning and will go on until 4 o'clock in the afternoon. So you are cordially welcome to Lake Malta Regatta Course tomorrow. Thank you very much.